Słuchajcie, jest szansa, że znalazłem największego idiotę w internecie. I nawet nie przesadzam, ten człowiek przebija dosłownie wszystkich youtuberów, o których kiedykolwiek cokolwiek w ogóle powiedziałem. To jest jakaś po prostu masakra. Za chwilkę wam pokażę, o kogo chodzi, mimo że już tak naprawdę macie go w tytule i na miniaturce. Ale najpierw ostrzeżenie. Ten filmik nie będzie merytoryczny oraz nie będę tutaj pokazywać jakichś prawdziwych argumentów z mojej strony. Bardziej chciałbym pocisnąć sobie tego typa, ponieważ to, jaki brak szacunku ten człowiek pokazywał wobec tej kelnerki, jest po prostu nie do opisania. I tacy ludzie myślę, że na spokojnie zasługują na to, żeby zostać przeze mnie potępionych oraz zwyzywanych. Nie będę tutaj również omawiać takiego jednego klipu, który się znajdował na tamtym filmie, ale wezmę sobie całkiem jakby ten fragment, w którym Pieszko występował i będę go po prostu jechał. Także co? Miłego oglądania! Kiedyś jadłem, ale odkąd się przeprowadziłem w ogóle, ja tu, my kiedyś tu bardzo często jedliśmy. Tu jest najlepszy krokodyl. On jeszcze wtedy nie wiedział, że za bardzo się poczuje. Tym to jest, co to jest? To jest chlebek z indykiem, z jajkiem sadzonym, z jakąś sałateczką, ale... Cisza! A tobie ktoś krzywdę zrobił, że ty w taki sposób mówisz? Cisza! Ach, cisza! Gościu, brzmisz jakbyś chodził z tęczową flagą po Warszawie. Zróbmy tak, że... Ja włączę teraz minutnik i zobaczymy, ile nam to zrobi. Jeżeli poniżej 10 minut spoko, wyżej nie spoko. I ogólnie czaję, że influencerzy z reguły to są idioci, ale czy on sobie zdaje sprawę, że żeby coś ugotować potrzeba... No tak troszeczkę więcej niż 10 minut? W sensie naprawdę, jakim cudem ci ludzie się wybijają w internecie? Ja tego po prostu nie rozumiem. Jak może być takim kretynem? Karol, jaki mamy czas? Z 10 minut zostało minuta 38. To już czekamy 10 minut. Proszę, czy my możemy prosić o wodę dla pieska? Jasne. O wodę dla suczki. Brachu, nie udawaj bad boya i że suczki do ciebie podchodzą, bo wyglądasz jakbyś był jakąś częścią od rowera. Nie będę oczywiście mówić jaką, każdy wie o co mi chodzi. No po prostu tego nie czaję. Chłop wygląda jakby był jakimś chodzącym lewakiem. Jakby brakowało mu ojca w dzieciństwie. No w sumie te dwie rzeczy mają coś ze sobą wspólnego, ale to nieważne. I ogólnie zachowuje się jakby on nie wiadomo kim był. Gościu, gdyby nie ta afera, ja w ogóle nie wiedziałbym kim ty kurwa jesteś, naprawdę. Po prostu nie dociera do mnie, dlaczego ty się tak poczuwasz. Róbcie proszę, nie chcesz? O, minęło 10 minut, tak? Czas minął. Już nie pokażę ręce do góry. Wiecie co, ja teraz naprawdę zastanawiam się, czy on nie jest naprawdę homoseksualny. A przynajmniej, czy nie jest degeneratem, bo prawdziwi homoseksualni ludzie się tak nie zachowują. Ale nie wiem, robi on ogólnie z siebie jakiegoś takiego dziwaka. Strasznie nie rozumiem, dlaczego on to w taki sposób mówi. Naprawdę tego nie czaję. Druga sprawa. Ręce do góry? A co ty tam zrobisz? Pójdziesz im, powiesz, że ci nie zrobili na czas? No ja bym się bał takiego kogoś jak ty, naprawdę. Po prostu, no już bym nie mógł po prostu się obudzić, miałbym koszmary. Chrupka, dawaj do miniaturki, szok numer 3. O, patrz, usiadła, nie? O, oblizała. Ja nie będę cringe'owa jak mamuś. Ty tutaj próbujesz kogokolwiek nazwać cringe'em? To jest jakiś chyba nieśmieszny żart. Naprawdę, tego nie czaję, w sensie, no dobra, no czaję, że tam, nie wiem, czy Monika, nie wiem, kto to tam siedzi obok niego. No jest cringe'em, tak, no to jest osoba z Team X, ale ty jesteś dosłownie nikim. Nikt ciebie nie zna. Słuchajcie, niedługo otwieram kanał i będę tam robił dziwne rzeczy, mega dziwne, na przykład utnę sobie rękę. Gwarantuję ci, że dosłownie nikogo to nie obchodzi. A tak poza tym to nawet byś się nie musiał postarać, żeby ci przeciąć rękę. Wystarczy jeden ruch papierem i już jest po twojej ręce. Więc błagam cię, nie udawaj, że jakbyś sobie przeciął rękę, to jesteś jakimś kozakiem, nie jesteś. Jesteś zwykłym frajerem do bicia. Nie słyszę ujęcia. No czemu patrzysz? A, nie. Dobra, dla kogo to było? No już my się podzielimy. A dobra. To jest takie... To jest dla mnie. Ciemne. To jest tak. Moje ulubione stąd. Dobra, czegoś jeszcze brakuje? A dwa razy miało być, nie? Dobra. No. A za ile tak mniej więcej? Bo jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze mega słabo. Powiedzcie mi, że on tego naprawdę nie powiedział. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że jeżeli ktoś przede wszystkim jest początkującym w jakiejś restauracji, to robienie jedzenia będzie zajmować dłużej niż jakbyś wziął to prosto od szefa, który jest, no jak sama nazwa jego mówi, szefem kuchni. A poza tym, nawet jeżeli by to była jakaś zwykła restauracja, czy tam nie ekskluzywna, czy nie wiem nawet gdzie wy tam poszliście, to warto poczekać, nie jesteś nikim specjalnym, żeby ktoś specjalnie robił dla ciebie szybciej jedzenie. Nie jesteś jedynym klientem tam u nich, uwierz mi. Na pewno nie. 3 minuty? 4? A 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. Przecież akcja taka, no bo pani powiedziała, że za 4 minuty będzie,
przyszła pani po 4 minutach i mówi, że za kolejne 4 będą. Nie dość, że jesteś totalnym burakiem, to jeszcze nie potrafisz liczyć na poziomie pierwszoklasisty w szkole podstawowej. 4 plus 4 to jest 8. Czy ty słyszysz, co ty w ogóle mówisz? Ja naprawdę nie wierzę, że muszę w ogóle mówić takie oczywiste rzeczy. Ale jak widać, influencerzy to są idioci, którzy mają poniżej 5 IQ. No przepraszam, ale kuchni, dlatego że wzięliśmy wasze zamówienie, zamykaliśmy klasę. Dobra, nie, w sensie nie szkodzi, ale... Po prostu nie możecie zostawiać tej paczki. Czekam, bardzo wam dać. Rabacik, lubimy rabacik. Rabacik będzie spoko, bo koleżanka zjadła, a ja... Bo chodzi o to, że my przyszliśmy nagrać film, że jemy jego ulubione jedzenie i teraz wie pani. Ona zjadła? Z jakimiś influencerami? Totalnie. To jeszcze gorzej. No. Nie dawajcie mi złej opinii, dobra, to nie. No Charlotte będzie miała złą opinię. Po pierwsze, nie jesteś influencerem, tylko jesteś jakimś randomem, który... Ja dosłownie nie wiem, kim ten człowiek jest. Mi dosłownie powiedział znajomy na Discordzie, żebym po prostu o nim nagrał, bo ja nie słyszę... Ja w ogóle nie wiem, kim ten człowiek jest, ale widzę, że jest totalnym burakiem. Ja mam nadzieję, że inni influencerzy też tak się nie zachowują, tak jak ten burak tutaj. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że narzekając na takie absurdalne rzeczy do jakiejś kelnerki, która dopiero zaczyna, sprawi, że ona już tam, no na przykład nie będzie chciała wrócić, będzie miała traumę z tym, żeby, no wiecie, no żeby pójść do roboty, bo no może będzie myślała, że jakiś frajer tego typu do niej przyjdzie i będzie do niej narzekać o takie głupoty i że ją wyleją. Ja naprawdę nie rozumiem ludzi, to jest jakaś tragedia. Daję bliskę. Oj, napoje są. Trzeba poczekać, aż do niej sobie wyjść na Instagrama, zrobić czy coś. Nie, my mamy tego, Facebooka tylko. On się nieironicznie zaśmiał ze swojego żartu. Dobra, no śmianie się ze swojego żartu jeszcze nie jest takim problemem, co nie da się śmiać z takich żartów, które same się wymyśli. Ale ty, to było takie nieśmieszne. Widać, że kelnerka próbuje być dla ciebie miła. Skąd wiesz, może to było jedno z jej marzeń, żeby spotkać właśnie takich influencerów jak wy. A ty po prostu nadużywasz tego, masz takie napompowane ego, nieironicznie uważasz się za kogoś lepszego od innych. Jesteś totalnym zerem i zwykłym śmieciem. Kawy? Nigdy tu nie piłem w sumie. Takiej mrożonej, nie? Ja tu nie przepadam za mrożoną. Ale masz przepadać, bo to jest moje śniadanie i ty jesz co ja chcę. No to... I tyle. Tutaj jeszcze zrozumiem to w miarę, no bo to jednak był koncept filmu. Ale nie próbuj udawać, nie, naprawdę po prostu... Nie próbuj z siebie robić Sigmy, bo po prostu nią nie jesteś. Nie jesteś Sigmą, jesteś dosłownie frajerem do bicia. Co ty, dlaczego ona w ogóle wzięła tego kretyna do filmu? Ja dalej tego nie czaję. Kto pomyślał, że nagranie tego będzie dobrym pomysłem? Naprawdę nie mam pojęcia. O, dziękujemy. Słuchajcie, po 20 minutach dostałem to, co już Monika zjadła. I'm gonna lose my fucking mind. On naprawdę dostał w ramach przeprosin od restauracji albo od kelnerki coś i on dalej narzeka. Prawda jest taka, że jedyne, co powinieneś dostać, to dostać buta na pysk za to. To jest... Ja tego po prostu nie czaję. Wiecie co, ja już naprawdę dalej tego chyba nie dam rady oglądać, bo to jest... Widzicie, że ten człowiek jest po prostu... Jest special needs, co nie? On po prostu ma coś w bani. Ktoś go kiedyś skrzywdził i teraz się mści, bo został wypromowany na TikToku jak jakiś frajer i on się teraz będzie uważać za nie wiadomo kogo. To było na tyle w tym filmie. Jeżeli będziecie kiedyś w restauracji i jesteście influencerami, albo nawet nie jesteście influencerami, błagam, nigdy się nie zachowujcie jak ten kretyn, ponieważ widzicie, że nie jest to dobre zachowanie i ten idiota... Brakuje mi już słów. Naprawdę nie wiem, co już mam powiedzieć. Po prostu nigdy się tak nie zachowujcie. To było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, by zostawić suba i lajka. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło. Pamiętajcie, aby kupić wspieranie, jeżeli się ze mną zgadzacie. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.